szybki postęp medycyny, nowe terapie, nowe leki, nowe techniki operacyjne. To wszystko sprawia, że określenie rak to nie wyrok w dzisiejszych czasach nabiera nowego znaczenia. Są nowotwory, które poddają się leczeniu. Jak zadbać o siebie w trakcie leczenia, jak zadbać o siebie, by efekty leczenia były lepsze, czego się spodziewać? O tym już teraz porozmawiam z doktorem nauk medycznych Tadeuszem Oleszczukiem, ginekologiem położnikiem. Pan doktor ma duże doświadczenie w pracy z pacjentkami onkologicznymi, wyniesione chociażby z Centrum Onkologii, poradni onkologicznej. Panie doktorze, no, często po usłyszeniu diagnozy pacjentka zadaje sobie takie dręczące pytanie, dlaczego ja? Co pan wtedy odpowiada? Tu brakowało profilaktyki, ale też często jest problem z genami. Jest mutacja genetyczna w rodzinie. Nie zrobiła badań, nie wiedziała, że ma tą mutację. A za tym jeszcze idzie to, że można zbadać onkopakiet 6 minerałów i zobaczyć, gdzie jestem, jeśli chodzi o poziom cynku, arsenu, kadmu, selenu, miedzi. I jeśli te wyniki wyjdą optymalnie, to praktyczne ryzyko raka jest zerowe. My to już wiemy. Profesor Jan Lubiński to określił i nawet jeśli już pacjentka choruje na nowotwór i wykona to badania, zobaczy, że na przykład ma bardzo niski poziom selenu, bardzo wysoki poziom arsenu, naprawi to, to okazuje się, że te kobiety lepiej się leczą, żyją dłużej. Udaje im się prowadzić tą terapię onkologiczną dużo lepszym efektem. To jest bardzo ważne. Jak zadbać o siebie w trakcie leczenia? O czym pamiętać? Od czego zacząć? Mówiliśmy tutaj o pakiecie badań do wykonania. Główną przyczyną, na którą ludzie chorują na nowotwory, to jest nieprawidłowa dieta, duży wysiłek stresowy w życiu, ale też warunki środowiskowe i brak badań profilaktycznych. Czyli jeśli już się pojawi ten nowotwór, to powinniśmy przede wszystkim zamienić dietę. Poszukać tego, co nam szkodzi, jak wyglądają wypróżnienia, przyjrzeć się tej diecie. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna, bo to też bardzo łatwo likwiduje depresję, wysoki poziom stresu aktywnością fizyczną. Także jest trochę do zrobienia i jeśli o tym nikt nie mówi, no to te chore zostają same ze sobą. Natomiast jeśli skorzystają z tej wiedzy, no to efekty będą lepsze. No dobrze, a teraz jak nowoczesne terapie i leki poprawiają rokowania w przypadku raka szyjki, macicy, raka jajnika, raka trzonu, raka sromu? Każdy nowotwór ma inną biologię. Rak szyjki macicy jest powodowany przez wirusa. My możemy w tej chwili się zaszczepić jeszcze zanim rozpoczniemy współżycie i praktycznie do zera zlikwidujemy ryzyko zachorowania na raka szyjki. Natomiast postęp medycyny jest tak ogromny, że 30 lat temu, jak ja kończyłem studia i zaczynałem pracę w Centrum Onkologii, okazało się, że te przeżycia były niższe. Do 5 lat i to się uważało, że nowotwór został wyleczony. Natomiast w tej chwili te chore żyją i 20 i 30 lat. Tak silny jest postęp medycyny, jeśli chodzi o nowoczesne terapie. Dużo nowych rzeczy weszło, jak immunoterapia na przykład. Także leczenie nowotworów powoli staje się taką chorobą przewlekłą. Udaje się przedłużyć życie pacjentek, tak? Tak, bardzo mocno. To jest z 5 do 30 lat, do 20. Także i ten postęp idzie dalej. My wiemy coraz więcej. Ja słyszałam o takim przypadku właśnie raka piersi rozsianego. Kobieta, no jakby teoretycznie, to jest średni okres przeżycia 5 lat, a już żyje 20 lat. Tak, tak, to się zgadza, to prawda. A ja też widziałem pacjentkę, która miała stwierdzone przyrzuty do kości, natomiast w tej chwili już ich nie ma, braku piersi. Czyli ten optymizm w momencie, kiedy rozpoczynamy leczenie, to dobre nastawienie jest niezmiernie ważne. Tak, bo mamy naprawdę dobrą medycynę. W raku szyjki macicy też te efekty są bardzo mocne. Ewidentnie widać, że jesteśmy w stanie maksymalnie pomóc i te przeżycia, wyleczalność nawet jest do 90%, dochodzi w zależności od typu nowotworu. No na przykład w raku trzony macicy to praktycznie 100%, bo to jest rak, który rośnie wolno, daje bardzo silne objawy, te krwawienia. Jesteśmy w stanie go wcześniej wykryć, zrobić USG, pobrać materiał do badań histopatologicznych i to wyleczenie jest 100%. Natomiast grupa kobiet, która ma to ryzyko, to powinna być określona już przez specjalistę i te dziewczyny powinny podlegać takiej ścisłej profilaktyce. Generalnie kluczem do sukcesu w onkologii jest dobra profilaktyka. A od czego tak naprawdę zależy to, jak organizm zareaguje na leczenie, na przykład na chemioterapię? No właśnie. Bo różnie panie reagują. Niektóre no, są w stanie nawet po przyjęciu dawki leków cytostatycznych pojechać do pracy. Tak. W jakim stanie zniszczenia znajduje się ich organizm? Jeżeli jest to dobry stan... Przed rozpoczęciem leczenia. Tak, tak. Jeśli jest tam dużo dobrych rzeczy, dużo minerałów i tak dalej, to jest okej i one to lekko będą znosiły. Natomiast jeżeli one są na granicy możliwości, mają niedobory witamin, minerałów, no to będą się mocno z tym męczyły.
Panie doktorze, kolejna rzecz, której właśnie boją się panie, to jest ta chemioterapia i wypadające włosy. I też u niektórych pań wypadają częściowo, u innych całkowicie. Ważne, co powinniśmy tutaj podkreślić, że to jest przejściowy etap. Ale czy jesteśmy w stanie jakkolwiek wpłynąć na ten proces wypadania włosów i sprawić, żeby one tak nie wypadały? No jest szczepiec chłodzący. To co prawda bardzo droga procedura, w Polsce to nie jest refundowane. Ale te włosy odrastają po 4-6 miesiącach i one są w dużo lepszym stanie. Natomiast chemioterapia działa w ten sposób, że ma niszczyć komórki, które się szybko namnażają. Głównie celujemy w komórki nowotworowe. No i również komórki cebulek włosowych się szybko namnażają, tak samo jak na błonki przewodu pokarmowego. Dlatego są nudności, wymioty, biegunki. No i też wypadają te włosy. Natomiast po zakończeniu tych chemioterapii otrzymują pacjentki w cyklach. Po zakończeniu tych cykli to się wszystko naprawia. Czyli to jest taki okres przejściowy. I na to lekarz prowadzący ma określone możliwości leczenia. Tak jak nudności wymiotów czy biegunek, tak samo może pomagać, jeśli chodzi o wypadanie włosów, właśnie poprzez ten chłodzący czepiec. Nudności i wymioty to kolejna kwestia, która sprawia, że chemioterapia jest dla nas trudna do przeżycia. Jak możemy sobie pomóc? Są takie mieszanki z probiotykami. Można stosować imbir starty. Ja to polecam taką pastę z bananem, z awokado. Ja słyszałam o cukierkach imbirowych. Na przykład, ale generalnie słodycze nie są dobrym pomysłem i owoce, bo zmieniają mikroflorę jelit. Tutaj raczej byśmy się na kiszonki... Sok... A bezcukrowe na przykład? Tak, to by było okej. Okay. Taka pułapka. I dużo jest takich pułapek w naszym postępowaniu, bo my myślimy, że jedząc na przykład słodycze, dostarczamy sobie energii. No więc nie. Tak samo propozycja taka, że raka można zagłodzić. No więc nie można zagłodzić. Komórki nowotworowe są pierwsze, które dostają pokarm, jeżeli my cokolwiek jemy. I najpierw my nie będziemy mieli tego pokarmu, ale komórki nowotworowe jego dostaną. Czyli my musimy się odżywiać prawidłowo. Musi być tam dużo witamin, minerałów, żebyśmy prawidłowo mogli funkcjonować. Raka się nie da zagłodzić. Musimy się normalnie odżywiać, bo część ludzi podejmuje takie pomysły. Więc unikamy tego typu rzeczy. Tak, nie podchodzimy. Zawsze możemy poprosić o jakieś środki farmaceutyczne, tak, prawda? Tak, tu lekarz specjalista najlepiej nam doradzi, bo określony typ nowotworu inaczej będzie reagował, ale każda osoba jest inna. A w przypadku bólu, na który też panie cierpią, bólu, który wynika chociażby z samej choroby, albo też nawet ma podłoże lękowe, to jak sobie z tym bólem radzić? Bardzo ważna jest jakość życia chorych. To jest właściwie priorytet w tej chwili. My nie możemy robić tak, że leczenie będzie gorsze od choroby. No i mamy drabinę analgetyczną, która ma te 3 stopnie z racjonami od leków niesteroidowych przeciwzapalnych. Może dokładać potem możemy słabe opioidy, możemy dokładać silne. Natomiast najważniejszą rzeczą, jaka jest u chorych onkologicznych, ta chora nie ma prawa czuć jakiegokolwiek bólu. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Ona ma być tak ustawiona, to trzeba co 4 godziny na przykład dawać dawki, żeby nie zaczynała czuć bólu. To jest bardzo ważne i dopominać się tego, ale tak jak mówię, jest poradnia. Anestezjolog tam obsługuje. Tak ustawić to leczenie przeciwbólowe na czas leczenia, żeby tego bólu nie było, bo to bardzo pogarsza jakość życia tej dziewczyny. A widziałem pacjentki, które pomimo zaawansowania choroby, bo operowałem też je, co się dzieje, że doskonale sobie radziły. Czytały książki, pisały wiersze i wszystko było okej. W ogóle nie czuły tego, co tam się dzieje w środku. A były leczone skutecznie. Czyli na ten etap, kiedy jest to leczenie prowadzone, absolutnie jak najbardziej nie ma prawa ta dziewczyna czuć bólu. To powinno być tak poustawiane, że jeżeli się coś zaczyna dziać, to wchodzimy na kolejny stopień tej drabiny i dajemy z innej grupy leki, albo dajemy mocniejsze opioidy, albo ustawiamy tak, w tej chwili są plastry nawet, 12 godzin działające, czy dłużej, żeby dziewczyna nie czuła bólu. W dzisiejszych czasach nie trzeba cierpieć. Tak. Ból nie może utrudniać nam Dokładnie. Życia i też leczenia. Panie doktorze, kolejna rzecz, której bardzo boją się pacjentki, to jest menopauza chirurgiczna po histerektomii, czyli usunięciu macicy z przydatkami. Czy tutaj jest się czego bać? Tutaj każdy przypadek jest indywidualny. Generalnie usuwamy te jajniki, ponieważ one są dodatkową pulą estrogenów. I jeśli były receptory estrogenowe u młodej dziewczyny z rakiem piersi, no to to po leczeniu, bo to się też planuje, ten zabieg, wykonanie tego zmniejsza jej pulę estrogenów, żeby były lepsze efekty leczenia. Natomiast ta dziewczyna, najczęściej to jest młoda dziewczyna, bardzo mocno przechodzi tą menopauzę, bo nagle w wieku 35 lat no, znajduje się w pozycji kobiety 50-letniej. To jest to dramatyczne, ale na uderzenia gorąca mamy odpowiednie leki naczyniowe. Na zaburzenia snu odpowiednie leki ułatwiające zasypianie, czyli część tych objawów jesteśmy w stanie łagodzić.
No myślę, że tutaj ten problem nie istnieje w momencie, kiedy pacjentka w wieku po menopauzie już, po menopauzalnym przechodzi zabieg. To znaczy tam już rzadziej się wykonuje ten zabieg. Nie ma, no właśnie. Kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to problemy natury dermatologicznej, bo w trakcie chemioterapii, radioterapii ta skóra jest przesuszona, panie mówią, że właśnie taka zarzucona. Jak można sobie z tym poradzić? Są maści nawilżające z witaminami i natłuszczające, ale tutaj też trzeba obalić kolejny mit, tak jak ten mit, że nowotwór ma boleć, ma nie boleć, to tak samo kolejny mit, że już obecnie ta radioterapia to nie jest tak, że mamy skórę poparzoną. Oczywiście unikamy obrażeń tego miejsca, które było naświetlane, ale to już przyszło do lamusa. Ta nowoczesna radioterapia nie zostawia zmian na skórze. No, to już jest inaczej po 30 latach. Ja na pewno mogę doradzić kosmetyki, które zawierają do pielęgnacji skóry, tak, zawierają kwas foliowy, tak, i kwas hialuronowy, żeby tę skórę nawilżyć. Tak. No i też warto o swoją skórę troszczyć się jak o skórę niemowlęcia, czyli używać na przykład kosmetyków łagodnych, balsamów do pielęgnacji, no jak do skóry noworodka, tak, dokładnie. Do skóry atopowej też. Tak, więc polecamy gorąco. A co w trakcie leczenia onkologicznego? Wolno, a czego nie wolno? Czego powinniśmy unikać? To zależy od tego, jaki jest to typ leczenia onkologicznego. Czy to była chemioterapia, czy to była radioterapia. Generalnie bardzo ważna jest aktywność fizyczna. To jest walka ze stresem. To jest nauka oddychania. Prawidłowa dieta skupiająca się na ekologicznym odżywianiu, żeby sobie nie dorzucać do pieca właśnie słodyczy, cukru, który nam trochę zabiera to zdrowie. I to też jest stwierdzone, że ta energia nam nie bardzo pomaga, a wręcz ułatwia rozwój komórek nowotworowych. No i planowanie leczenia onkologicznego, to już lekarz specjalista. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, pytania, lepiej jego pytać. On tu będzie najlepiej doświadczoną osobą, która poprowadzi każdą osobę indywidualnie. Panie doktorze, gdyby miał pan teraz zaapelować do pacjentek, które właśnie usłyszały straszną diagnozę, to co by pan w pierwszej kolejności im powiedział, żeby je uspokoić? Postęp medycyny w tej chwili jest tak duży, że efekty leczenia są diametralnie inne niż 30 lat temu. Efekty leczenia są bardzo dobre obecnie i wszystko zależy od tego, żeby jak najwcześniej rozpoznać nowotwór i poddać się tej terapii. Ja myślę, że tak podsumowując naszą rozmowę, powinniśmy lęk przekuć w działanie, w dbanie o siebie, zatroszczenie się o siebie. No a ze wszystkimi wątpliwościami zawsze warto zwrócić się do lekarza prowadzącego, lekarza onkologa. Tak. Doktor nauk medycznych Tadeusz Oleszczuk, ginekolog, położnik, był z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.